Zobaczmy, czy naprawdę masz ptasi móżdżek. Mapa jakiejś bazy. Poszperam i sprawdzę, co tam na mnie czeka. Wyłączenie przekaźnika uniemożliwi im wezwanie wsparcia. Zapamiętam. Dwie inne zasłony. Nie obijałeś się. Jeśli przeszukam pozostałe zasłony w Harlemie, może znajdę bazę. No się nie przejmuj. Tylko się rozglądam. Pokaż mi, gdzie jest baza. Kasia ci załatwi sprawę. Nadal nic o bazie. Może w następnej zasłonie. Masz dla mnie jakieś informacje? Tu, w Harlemie. Na terenie Milesa. Opuszczona szkoła. Zdali egzamin z wyboru miejscówki. Lepiej już ruszę do bazy. Pan Parker musi dać zbirom nauczkę. Okej. Jakiś zaszyfrowany plik. Sasza, porzuć tę obsesję. Wróć do mnie, dopóki mamy jeszcze czas. Nasz czas dobiegł końca, kochana. A twoje dzieci dokonają rozlewu krwi, żeby zagarnąć nasze imperium. Młode muszą się wykazać. Tak jak wszyscy. Uznają mnie za przeszkodę. Dobra, droniku. Powiedz mi, co wiesz. Mapa jakiejś bazy. Poszperam i sprawdzę, co tam na mnie czeka. Jeśli zniszczę przekaźnik bazy, łowcy nie będą w stanie wezwać wsparcia. Widzę, że odwiedziłeś dwie inne zasłony. Może jeśli przeszukam pozostałe zasłony... Co mi powie ta ptaszyna? Zobaczmy, co jeszcze dzieje się w tej bazie. Wygląda jak magazyn pełen uzbrojenia. Byłoby szkoda, gdyby jakiś Spider-Man oplótł je siecią. Dwie zasłony z głowy. Może następna wskaże mi bazę.
czas poszukać głębiej. Mapa Upper West Side. Jakim cudem ich na to stać? Baza w opuszczonym hotelu? Spodziewajcie się nietypowej obsługi. Pora ruszać do hotelu. Chyba nie muszę robić rezerwacji. Zaszyfrowany plik. Władimirze, o co chodzi? Mogłem pójść z tobą. Nie jesteś potrzebny. Nigdy nie jestem. Myślę, że nie chciałeś zostać przez nas zdeklasowany. Tego właśnie chcę. Ale przez ciebie? Bawi cię to, ojcze, że ukradłeś dzieciom przyszłość. No dobra, dronie. Co wiesz? Proszę, proszę, proszę. Zobaczmy, co kryje ta baza. Nie wezmą posiłków, jeśli ich odetnę. A więc często latasz do pozostałych zasłon. Muszę znaleźć tę bazę. Czas przeszukać więcej zasłon. Pułapek. Buu. Muszę coś wymyślić, żeby wyłączyć te lasery. Na pewno jest tu jakiś panel kontrolny. Robi po pajęczemu. Przepraszam za to najście. Czas przyswoić nową wiedzę. Do środka na chwast do systemu zraszaczy. Pewnie załatwię kilku łowców. Wciąż brak namiarów na bazę. Czas na... Lepiej zaspokój mój głód wiedzy. Tu, w dzielnicy finansowej. No, z tymi łowcami to zdecydowanie mamy rynek niedźwiedzia. Przypadkowy wieżowiec? Ciekawe miejsce. Na bazę! Ci łowcy wkrótce się dowiedzą, że nie można uprawiać mojej ziemi. Zabrałem czołówki. Według danych zasłon to jest jakaś szklarnia. No, łowcy mają jakieś hobby. To całkiem urocze. Nie powiedziałbym. Nie spodziewaj się bukietów.
Pamiętaj, że możemy wpuścić do zraszaczy środek na chwasty i zniszczyć uprawy łowców. Świetnie się składa, że jestem zielony, jeśli chodzi o rośliny. Załatwmy parę badyli. Koniecznie wyłącz im przekaźnik. Lepiej, żeby nie wzywali wsparcia. Są już jakieś wieści? Kto dowodzi łowcami, odkąd nie ma Cravena? Wołgograd nadal się zastanawia. No jasne, że tak. Powinniśmy się zakładać o to, kto przetrwa. Zobaw, sieci wystarczy dla wszystkich. Teraz nie będzie. Właś na ziemię! Zaworem można wpuścić do zraszaczy środek na chwasty. Śpiulko, lotysz w drodze, łowcy. Wypleniłeś tych wszystkich łowców jak... chwasty! Może jednak masz rękę do... Jeszcze długo nic nie będzie mogło tak wyrosnąć. Wracaj na ziemię! Możesz się teraz dowiedzieć czegoś więcej o Cravenowach? Kto wie, kiedy się tu zjawią. Proszę bardzo. No witam. To ci posłuży, Nedroci. Ojcze, proszę cię, zakończ to. Nikt ze mną nie rozmawia. Czy możesz już wrócić? Przecież moglibyśmy znów być rodziną.
Nie umrę jak zwykły człowiek. Co? Już nie czuję się tu bezpiecznie. Wyposażyli go w zaskakującą liczbę gadżetów. To pewnie baza. To tu nasze ptaszyny się ładują. Wystarczy odpowiednie przeciążenie i będzie po nich. Widzę, że ty też odwiedziłeś inną zasłonę. Ostatnia zasłona pewnie skrywa bazę. Pokaż, co tam kryjesz. Więc to tu się ukryli. Dziwne, że jeszcze nie zrównali tej starej bazy wojskowej z ziemią. No dobra. A to co? Mała Anu, pragniesz wyzwania? Chcesz znowu poczuć strach? Zadbam o to, by cię obezwładnił, ojcze. Twój brat składał podobne obietnice. Śmiało, przeraź mnie. Każdy, kto wejdzie mi w drogę, podzieli los Nedrociego. Doprawdy. A twoja matka? Weszła mi w drogę. Zapewne Władimir też nie był dla ciebie problemem. Łowy to moje życie. Jeśli jesteś tą jedyną, zobaczymy, czy opuścisz Wołgograd. Żywa. O rany. Cała jego rodzina nie żyje. Tyle czasu przygotowywaliśmy się do starcia z nimi, a oni po prostu sami się niszczą? A Kraven dostał to, czego chciał. Przynajmniej łowcy nie mają się już gdzie ukrywać. Łowcy załatwieni, podobnie jak drony. Niezły jesteś.